Dzisiaj podczas konferencji prasowej starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z komendantem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego Andrzejem Skwarkiem zaprezentowali sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby funkcjonowania straży, a są to m.in. łódź oraz dron. Dron, który naprawdę jest wyjątkowo profesjonalny. Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną, stąd dzisiaj zaproszenie dla panów komendantów, dlatego chcemy z panami komendantami współpracować. Wszelakie akcje poszukiwawcze, nie wiem, ktoś zaginie, prawda? Mieliśmy takie przypadki. W przypadku kamery termowizyjnej bardzo szybko można omieść taki, powiedzmy, obszar kilku hektarów i taką osobę znaleźć. Osoba, która, nie wiem, nawet straci przytomność, ma też inną temperaturę, tak? Też możemy taką osobę bardzo szybko, z dokładnością właściwie do 2 metrów znaleźć. Dodatkowo straż została wyposażona w sprzęt drobny. Lornetka termowizyjna z możliwością nagrywania, czyli będziemy tutaj mieli możliwość śledzenia te wszystkie rzeczy. Fotopułapki, to też jest bardzo ważna rzecz. Zwykłe lornetki optyczne, kamizelki, no i cały sprzęt, który Państwo tutaj widzą już w wyposażeniu szczególnego strażnika, czyli odpowiedni mundur, kamizelka taktyczna, latarka taka, powiedzmy, osobista, zwykłe lornetki, czy też duże tak zwane szperacze, latarki o dużym źródle światła, czyli powiedzmy takie są, które są w stanie tam naprawdę z dalekiej odległości cokolwiek się rusza znaleźć. Straż otrzyma również samochód terenowy. Obecnie trwa nabór na strażników. Osoby zainteresowane mogą składać swoje podanie w formie pisemnej w starostwie powiatowym w Kołobrzegu. Wymagania stawiane kandydatom to niekaralność i sprawność fizyczna. Projekt kosztował blisko 270 tysięcy złotych. 85% zostało dofinansowane przez lokalną grupę rybacką. Formacja ma charakter społeczny.